Hej, cześć, witajcie z tej strony Wespar, a to jest pierwszy odcinek z serii Migawka. Tak, nic wam o tym nie powiedziałem. To będzie seria, w której będę jednorazowo pokazywał jakieś starsze, nowsze gierki, które po prostu wpadną mi w oko albo po prostu mi się przypomną. Pierwszą grą jest właśnie GTA San Andreas. To powiem wam, że dzisiaj, pierwszy dzień ferii, jak sobie siadłem, tak pomyślałem, kurde, w co by se poograć, tak to nie było nic za bardzo. Tak sobie usiadłem i mówię, kurde, jakby tak pograć San Andreas. No i niestety, może tutaj widzicie już jedną zmianę, nigdy nie potrafię wytrwać San Andreas, żeby nic nie zmodyfikować. Jest chyba jedyna z tych gier, do której potrafię wgrywać mody. No tak. No więc na przykład tutaj widzicie zmodyfikowanego Mercedesa, tak, który został podmieniony za Merit. Mercedes z klasy AMG, nie najnowszy. Tutaj mamy na przykład BMW, nie powiem wam jakiej serii, bo na BMW-kach się kompletnie nie zna. AM6 to jest, no to już wszystko jasne. Tutaj macie też Mercedesa, to jest jakiś Mercedes Vito, tak? No Vito, to zgadza się, też na V. 4 DeLorean, tak, dzisiaj oglądałem Powrót do przyszłości, że tak się wyrażę, no przypomniał mi się ten samochód, więc postanowiłem go sobie też wgrać. O, widzicie, to się troszeczkę zbugowało. Sami te samochody troszeczkę bugują gierkę. Ups. Sorry. Okej. I dobra. Słuchajcie, wykonamy sobie jedną krótką misję. Myślę, żeby już wam tak jakoś bardziej konkretniej przypomnieć tą gierkę, bo pewnie dla niektórych to jest takie... Ojojoj, coś tu, no, naprawdę teksturki się ładnie pobugowały. Woo! Hardo! Dobra. Wbijamy do tego auta. Pojedziemy kawałek, powinny się wszystkie załadować. Będę się wzorował na minimapce. Woo! Niech żyje San Andreas, niech żyją bugi. Okej, okej, okej. No, no. Dalej, wierzymy w ciebie, San Andreas. Dobra, jest. Udało się, jest jako taka. Więc tak, San Andreas ma to do siebie, że bardzo często się buguje, a jeżeli coś tam do niego nawrzucamy, no to murowane krasze i takie inne tam pierdzielniki, ale uwielbiam tą grę mimo wszystko. Kurczę, wiele osób w nią grało i wiele osób uważa, że to jest gierka naprawdę na wysokim poziomie, niektórych, dla niektórych najlepsza, jaką grali. Powiem wam, że też mam do niej taki, nazwijmy to, sentyment. Kurczę, nie pamiętam tej misji, co to się robiło. A, to jest pierwsza misja ze strzelaniem. Szaleństwo. Dobra, te cutscenki podarujemy sobie. No. O, takie wiksy. Nie do wykonania. I'm the best I ever was. Ta, na pewno. Szaleństwo. Gangnam Style. Widzieliście to? To też jedna z takich modyfikacji. Sexy lady. Patrzcie. Dobra. Oj, biedny się zasapał chłopczyk. Oj, dobra. Normalnie slow motion. O, kulululu, łysy mi Rowling. No zawsze spoko. Damy radę, prawda? Strzelić mamy w bak. Zrobimy to tak po gangstaszipsku. Boom. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Możemy taki troszeczkę potrolować. Luz. To jadziem.
A więc tak, to jest kolejna modyfikacja, która nie do końca wygląda fajnie w tym samochodzie. Czekajcie, dajcie mi chwilę. O, no tak, wiecie, kierowanie a la samochodówek. Wiecie, że ja bardzo lubię samochodówki, no to nie mogę sobie odpuścić modyfikacji w tym stylu. Nie ma sprawy, potańczmy razem. Nie ma to jak trzymać telefon i gadać. Widzicie, mamy gadającą kieszeń. To jest OP. No właśnie, to i kto powiedział, że San Andreas się nigdy nie zbugowało? A bo to jest taki, wiecie, tryb głośno mówiący. Mamy słuchawki. Dobra, pojedziemy się ubrać. O, mamy telefon w łapie, jak zacnie. Patrzcie, dalej go mamy w łapie. Bez kitu. Zobaczcie, jaką mamy piękną BMW. Te wyposażenie. No to jedziemy. No prawie jak w Far Cry'u, no. Tylko ta grafika. Właśnie, próbowałem też sobie wgrać w takie ala, wiecie, shadery, jak są w Minecraft'cie. Jest też taka opcja, żeby polepszyć grafikę w San Andreas. Jednakże nie udało się. No i patrzcie, dalej taszczymy tego kloca, no epic po prostu. Widziałem takie modyfikacje, że można na przykład zmienić ten telefon na iPhone'a czy coś koło tego. OP, dobra. Ok, wijemy, ubierzemy się jakoś zacnie. Żeby nie było, jak na nyga przystało. This actors. Oh fucking! Nie, bo niestety zawsze mi się mieli ta klawiszologia. Jakoś na PlayStation to było jakoś ogarnięte. To niestety na kombajnie to jest troszeczkę inaczej, więc ja się ubiorę tak jak się zwykle ubierałem. Właśnie na tym poziomie, w tym sklepie. Hey, oh shit. Seriously? Zbugowałem. No właśnie, widzicie, odpaliłem modyfikację, żebyśmy potańczyli, no teraz sobie tak możemy tańczyć, nie? Bo niestety zbugowałem tak, że nie możemy wrócić do szatni. Lope. No właśnie, no i słuchajcie, to była taka właśnie migawka bardzo króciutka, żeby wam przypomnieć tą grę, a jeżeli macie ferry, a macie ją gdzieś odstawioną na półce, tak jak ja miałem gdzieś od tam. I macie trochę czasu i chcecie coś sobie przypomnieć dla was fajne stare czasy, no to wiecie, polecam wam San Andreas, które nadal ma bardzo dużo nowych modyfikacji, jakieś tam, wiecie, voice crack protection, tons of modifications, if you know what I mean. No właśnie, pokroju Gangnam Style, jakieś modyfikacje właśnie telefonów można zrobić tak, że koszulki można sobie przerobić. To nawet ja chyba kiedyś spróbuję, tak dla jajców, jeżeli kiedyś wrócę do San Andreas. Tak bardziej sobie zrobił jakąś własną koszulkę, tak wiecie, for fun, jak mi się będzie nudzi. O, i widzicie, no i przez taki ten taniec Gangnam Style, no niestety zbugowałem sobie teraz misję, no i jedyne co mogę zrobić, to wrócić, jakby wczytać save'a, tak. No to ja wam powiem tyle, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu, nie był on zbyt długi, nie był też jakoś strasznie krótki, mi się wydaje, taki, wydaje mi się, że w sam raz, żeby sobie przypomnieć stare dobre czasy z San Andreas. Dobra, kończę już z tym moim wybornym pierdzieleniem, jutro wrócimy, mam nadzieję, do Far Cry'a, a może do Minecrafta, wiecie, bo już sam nie wiem, chciałbym tego Far Cry'a skończyć, bo kurde, mało jest serii, które skończyłem, więc chciałbym tak po prostu przycisnąć tego Far Cry'a. A co do serii migawka, nie? To ja myślę jedno, że tutaj nie ma jakiegoś odstępu, w jakim ja to będę wrzucał. Po prostu coś mi się przypomni, coś fajnego wrzucę. Dobra, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.